Dzień dobry. Być może zauważyłyście, że od kilku lat dostępny jest na rynku preparat SPF 100 Plus od Pharmaceris. I czy to oznacza, że SPF 100 Plus jest dwa razy mocniejszy niż 50 Plus? Jeżeli chcecie się dowiedzieć coś więcej na temat filtrów powyżej SPF 50, być może spotkałyście się kiedyś za granicą, na przykład z jakimiś takimi oznaczeniami SPF 70, 100, może więcej. Jeżeli tylko Was to interesuje, no to zapraszam serdecznie do oglądania dalej, bo dzisiaj właśnie na ten temat będziemy sobie rozmawiać. Zanim jednak przejdziemy do meritum, krótki segment sponsorowany. Jeżeli szukacie jakichś kosmetyków, które super uzupełnią letnią pielęgnację, to chciałabym przypomnieć, że w ofercie Slavia Cosmetics są dwa bardzo ciekawe kosmetyki. Krem oraz serum z witaminą C. Oba mają 3% witaminy C, natomiast ich forma podania jest troszeczkę inna. W formie kremu, czyli czegoś super wchłanialnego, albo olejowym serum. Witamina C jest stabilna, ta, która tutaj właśnie jest zastosowana, nie wchodzi w interakcję z promieniowaniem UV, więc jeżeli pod ulubiony filtr lubicie zastosować coś z witaminką C, no to może właśnie Slavia Was zainteresuje, a przypominam, że z kodem kosmetologia10 dostaniecie 10% rabatu nie tylko na te kosmetyki, ale ogólnie na całą ofertę Slavia. Dziękuję i przechodzimy już do meritum. No to jak to z tymi filtrami jest? Więc, moje drogie, musicie wiedzieć, że SPF odnosi się do UVB, bo UVA promieniowanie dzieli się na UVA, UVB, UVC. To są różne długości fali i oznaczenia filtrów odnoszą się troszeczkę inaczej w zależności od tego, która to jest długość fali. Na ten temat macie u mnie na kanale bardzo stary film, stary, ale wciąż aktualny, więc zachęcam, żeby zajrzeć i się zapoznać. To, co musicie w tym momencie wiedzieć, to prawo wygląda w taki sposób, że producent nie może opisać dokładnie, jaka mu wyszła wartość SPF. Musi po prostu w pewnych kategoriach się zmieścić. Na pewno widzicie, że na półkach w drogeriach jest coś takiego jak SPF 20, SPF 25, SPF 30, SPF 50 i 50+. Nie ma na przykład SPF 40 albo nie ma SPF 48, a przecież w badaniach coś takiego wychodzi. Po prostu podana wartość, która wychodzi, musi zostać zakategoryzowana do którejś z tych grup, które wymaga prawa. I pod kątem właśnie SPF-u, które mierzy się, pod kątem odnosi się ono do wartości UVB. Różnica pomiędzy SPF 30 a SPF 50 to jest tylko 2% więcej skuteczności ochrony przed UVB. Więc o ile różnica pomiędzy, nie wiem, SPF 20 a SPF 30 jest troszeczkę bardziej zauważalna, o tyle ta różnica między SPF 30 a SPF 50 zaczyna się nam troszeczkę zacierać, ale wciąż jest istotna. Natomiast już różnica pomiędzy SPF 50 a SPF, nie wiem, 60, 70, 80, 100 jest na tyle mało znacząca, że prawo wymaga, by wrzucać te wszystkie oznaczenia powyżej 50 jako 50+. Czy więc SPF 100 chroni dwa razy mocniej niż SPF 50? Jeżeli posmarujemy sobie jedną połowę ciała SPF 50, a drugą nie, to w faktorze SPF 50 chodzi o to, że by wywołać dokładnie taką samą reakcję rumieniową po obu stronach, to tam, gdzie jest filtr SPF 50, trzeba byłoby użyć 50 razy mocniejszego promieniowania tego UVB niż właśnie do części nieposmarowanej. Natomiast w przypadku tego SPF 100 tak naprawdę nie patrzymy pod kątem tego, że to musi być dwa razy mocniejsze, tylko właśnie chodzi o to, że już różnica w tej sile promieniowania UVB pomiędzy SPF 30 a SPF 50 to jest tylko 2% i każde kolejne dodatkowe to już są naprawdę znikome części procenta, więc no nie do końca to tak jest. No dobra, no ale to jakim cudem Pharmaceris mógł zrobić kosmetyk SPF 100, a wszystkie inne kosmetyki to jest SPF 50, 50+ i nie znajdziemy nic więcej?
będę się odnosiła do tego Pharmacenisu, ponieważ to jest taki sztandarowy kosmetyk, który jest dostępny na rynku. Właśnie może nie powinnam go nazywać kosmetykiem, do tego zaraz przejdziemy, bo tu jest clue programu. Natomiast on wraca do mnie jak bumerang, ten temat, i dlatego chciałabym na przykładzie tego Pharmacenisa omówić kwestię. Więc tutaj producent bardzo ciekawie podszedł do tego tematu, ponieważ stworzył preparat, który nie jest zarejestrowany jako kosmetyk, tylko jako preparat medyczny. Czyli filtr SPF 100 od Pharmacenis traktujemy bardziej jako wyrób medyczny, jakby jakąś maść, a nie jako kosmetyk. I zapewne dlatego ten filtr nie jest tak popularnie dostępny w drogeriach, tylko bardziej w aptekach. No ale Pharmacenis to jest też bardziej taka apteczna marka. I dlatego właśnie, że pod kątem tych filtrów i oznaczeń, tych kategorii SPF 15, 20, 25, 30, 50, 50+, to są kategorie, które odnoszą się do kosmetyków, a Pharmacenis SPF 100, z racji tego, że nie jest kosmetykiem, ale wyrobem medycznym, to on już podlega pod całkowicie inne prawo. Inne prawo między innymi oznacza to, że nie musi być kategoryzowany jako SPF 50+, ale może mieć konkretnie podane to, że jest to SPF 100+. Ale czekaj, Aga, czy to oznacza, że ja mogę tak trochę w ciemno, przez przypadek, ale kupić w drogerii filtr ospisany jako SPF 50, a tak naprawdę na przykład to będzie SPF 70, 80, 100? Tak! W tej sytuacji można pisać bezpośrednio do producentów, jaka jest dokładnie wartość ich faktora, ich kosmetyku. Bo producent, robiąc badanie SPF, otrzymuje konkretny wynik, który może być na przykład, nie wiem, 48, 37, 23, coś w ten deseń. Więc jakby producent otrzymuje konkretną wartość tego SPF-u, no ale on to musi sobie zakategoryzować do tej kategorii, którą wyznacza prawo. Ale producent na opakowaniu musi się trzymać tego konkretu, tej kategorii, która jest wyznaczona przez prawo, ale na przykład na swojej stronie internetowej może przedstawić badanie albo wiadomości prywatne, jeżeli napiszecie do producenta: dzień dobry, jaka jest dokładna wartość waszego filtra SPF? Czy to jest 50+, to znaczy, że ile dokładnie. I wtedy producent może podzielić się z Wami taką informacją, jaka to jest dokładna ilość, jakość, jaka jest moc tego filtra. Natomiast w świetle skuteczności takiego preparatu po prostu nie ma wielkiej różnicy pomiędzy SPF 50, 60, 70, 80, 100+. I z tego względu, by nie wprowadzać marketingowo, reklamowo w błąd konsumentów, takie właśnie mamy prawo, które oznacza, że filtry powyżej 50 powinny być określane jako 50+. Właśnie chodzi o to, żeby nie doprowadzać do nadużyć takich reklamowych i jakichś przekłamań na wskutek, no wiecie, takich haseł różnych marketingowych, by nie wprowadzać konsumenta w błąd. I na zakończenie jeszcze taki mały smaczek, bo wyobraźcie sobie, że fakt, iż ten kosmetyk Pharmacenis SPF 100+, nie podlega regulacjom kosmetycznym, ale prawu farmaceutycznemu, to on nie musi mieć podanego INCI. Bo skład INCI odnosi się tylko i wyłącznie do wyrobów kosmetycznych. INCI to jest charakterystyczny sposób zapisywania składu kosmetyków, który jest jednolity i uregulowany dla całej Unii Europejskiej. Oznacza to, że w momencie, kiedy wyjedziecie poza Unię Europejską, możecie spotkać kosmetyki, które mają INCI, ale wcale ich mieć nie muszą. Ale jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, to jak czytać taki skład INCI? No to jest też temat rzeka. Ale najważniejszych jest kilka prostych informacji. Przede wszystkim skład jest zapisany w sposób malejący, czyli to, czego jest w kosmetyku najwięcej, będzie na pierwszym miejscu w składzie. I stopniowo, im mniejsze stężenie danego surowca w tym preparacie, w tym kosmetyku, tym właśnie dalej będzie widoczny w składzie INCI ten surowiec. Poniżej 1% można już tak bardzo nie podawać szczegółowo i restrykcyjnie w tej kolejności malejącej surowców. Poniżej 1% panuje już pewnego rodzaju samowolka. Ale pamiętajcie, że wiele składników aktywnych, bardzo cennych, jest poniżej 1%. No zobaczcie aktualnie, no nie wiem, retinal
on potrafi już działać w 0,05, 0,1%, 0,2% i daje świetne rezultaty. Więc też to ten 1%, poniżej którego można sobie układać składniki INCI według już niewymuszonej kolejności, to też tam pewnego rodzaju pole do popisów daje, ale już po samym składzie INCI, chociaż konsument nie zna dokładnych stężeń, to i tak jest w stanie wiele wyciągnąć na temat danego preparatu. Czy to będzie preparat bardziej olejowy, taki bardziej masełkowy, też właśnie emolientowy, ale w sensie taki bardziej zbity. Czy może to jest coś emulsyjnego, coś bardziej wodnego? I czy są tam jakieś surowce, na które mamy uczulenie, może układ konserwujący, może nie przepadamy za jakimiś konkretnymi składnikami aktywnymi, może nie odpowiada nam jakiś układ zapachowy na przykład, więc jesteśmy w stanie patrzeć na skład INCI i już dużo wiadomości wyciągnąć na temat tego prawdopodobnie, jaka jest formulacja tego kosmetyku i czy potencjalnie ten preparat może nas uczulić. No ale właśnie nie wszystko, co jest do stosowania na skórę, jest kosmetykiem. Są też preparaty medyczne, których INCI nie obejmuje. I na pewno, jeżeli patrzyłyście kiedykolwiek na jakąś maść, to mogłyście zobaczyć, że ten skład jest opisany w taki sposób, że nie wiem, substancją czynną jest ileś tam gram czegoś tam, substancje pomocnicze konserwowane czymś tam. Czasami jest to opisane tak, że można wywnioskować, jakie tam są dokładnie składniki, bo jest to na przykład podane przez producenta, ale też nie zawsze. No i właśnie jeżeli chodzi o Pharmaceris, ten skład jest opisany dość enigmatycznie, ponieważ jest adnotacja na temat tego, jakie tam są filtry, jest informacja na temat substancji pomocniczych, ale nie są one już wyszczególnione. I przyznam, że sama osobiście byłam bardzo zaintrygowana i w sumie jestem dalej tym SPF-em 100+, bo chociaż wiem, że troszkę jest to tak... Nie wiem, czy mogę to tak powiedzieć, ale tak mi się wydaje, że chyba to jest troszkę tak marketingowo fajnie podane, niż rzeczywiście, żeby zrobiło to jakąś u mnie rewolucję w pielęgnacji. Niemniej jednak muszę przyznać, że... Fakt tego, że nie wiem, co jest dokładnie w tym kosmetyku, czy są tam jakieś substancje, które potencjalnie mogą wywołać u mnie zmiany trądzikowe, czy mogą mnie podrażnić, bo mam taką właśnie skórę wrażliwo-trądzikową, to sprawia, że troszkę obawiam się testować tego kosmetyku. Bardzo zwracam też uwagę na biodegradowalność surowców, które są w kosmetykach. To jest po prostu taka moja misja i wokół tego skupia się mój kanał, że pokazuję kosmetyki, które są całkowicie biodegradowalne, naturalne, które nie są szkodliwe dla środowiska. I właśnie po tak enigmatycznie podanym składzie tego preparatu, też nie wiem, czy jest to coś, co ja osobiście chciałabym używać, czy nie będzie to w jakiś sposób niezgodne z tym, w jaki sposób żyję i z taką moją filozofią, że po prostu nie chcę używać czegoś, co na swoją skórę, co jednocześnie może być szkodliwe dla środowiska. Ponadto też tak trochę zawodowo zastanawiam się, czy jako kosmetolog faktycznie powinnam polecać, rekomendować i pokazywać preparaty medyczne. Zazwyczaj jednak od tego stronie i na przykład u mnie na kanale nie znajdziecie jakichś poleceń, nie wiem, maści z witaminą A, czy kropelek żołądkowych jako wcierkę, albo kropelek z witaminą D dla dzieci, które można używać sobie na skórę jako serum. Po prostu jako kosmetolog chcę skupić się na kosmetykach, a preparaty medyczne pozostawiam farmaceutom czy dermatologom. I to na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że był on dla Was ciekawy, że dowiedziałyście się czegoś intrygującego z tego filmu. Dajcie znać, czy zastanawiałyście się nad tym filtrem SPF 100 z Pharmacerisa, czy widziałyście na polskim rynku jeszcze jakiś preparat, który ma opisane faktyczną wartość powyżej SPF 50, może gdzieś za granicą, bo za granicą tak, już prawo poza Unią Europejską jest całkowicie inne. Każde państwo sobie ustala jakieś własne prawa, według których produkuje kosmetyki i je grupuje i rekomenduje i na nich pracuje. Więc każda tak naprawdę państwo ma jakieś swoje obostrzenia i na pewno w innych państwach, poza Unią Europejską, gdzie u nas jest to wszystko tak całkiem w miarę ujednolicone, wiecie, do granic tej naszej Europy. Poza Europą może być troszeczkę inaczej, więc jeżeli spotkałyście się z takimi filtrami, dajcie mi znać, jaka była w ogóle Wasza reakcja. Czy miałyście taką myśl, że o, tu jest SPF, nie wiem, 70, to jest coś mocniejsze jak 50, a czemu u nas w Polsce tego nie ma? Dlaczego u nas na to nikt nie wpadł, żeby zrobić coś takiego, taki preparat, taki kosmetyk? Dajcie znać, jak zapatrywałyście się, czy miałyście w ogóle coś takiego, czy może nigdy nie spotkałyście się
z filtrami powyżej 50 i jest to dla Was nowa informacja. Dziękuję serdecznie za oglądanie i widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Cześć!